obiekt Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy świeżo po meczu z Skat Olimpik Gdańsk, rocznik 2002-2003, kontra Bałtyk 2, Gdynia AP. Wynik 5-0, przed naszymi kamerami Robert Pilch, trener Skat Olimpik Gdańsk, rocznik 2002-2003. Panie trenerze, kilka zdań o meczu. Tak, pierwszy mecz na własnym obiekcie Politechnika Gdańska. Pierwszy mecz rozegraliśmy ze Stajami po dramatycznej końcówce 3-2. Dzisiaj nieco lepszy wynik, no i myślę, że dużo lepsza gra. 5-0. To, co potwierdziło się już w pierwszym meczu z Rostajami, bardzo fajnie dzisiaj funkcjonowały nasze boki, nasze skrzydła, dużo ciekawych, szybkich w tempie rozegranych akcji. Dużo tego, z tego też było sytuacji, dośrodkowań. No i mankament dzisiaj główny w naszej grze to brak skuteczności. Myślę, że nie chełpiąc się zbytnio na bramki, ale po tak dobrej grze, po tylu wypracowanych sytuacjach, ten wynik mógł być dużo wyższy. Myślę, że w pierwszej połowie już mogliśmy schodzić do szatni z wynikiem 5-0, a nie kończyć ten mecz. Jednak cieszy to, że jest progres, że chłopaki wyciągnęli wnioski z poprzedniego meczu. Dużo lepsza też druga połowa. Dzisiaj zmiany nie osłabiły tak zespołu. Zawodnicy lepiej wkomponowali się w grę, także możemy być o wiele bardziej zadowoleni. Uważam, że na tle zespołu z Rostajów, z drużyny Bałtyku, pokazała się też z troszeczkę lepszej strony, ale mówię, mecz meczowi nierówny. Tak jak powiedziałem też po pierwszym meczu w tej wypowiedzi, że zespół jeszcze był podmęczony. Dzisiaj było już widać tą świeżość, było widać tą moc, ten power taki właśnie w wykonaniu tutaj skrzydłowych i Michała Fiedorowicza, który został wyróżniony jako zawodnik meczu. Łukasza Półtoroka, Krzyśka Gumińskiego. No zabrakło, odmówię, dużo jeszcze pozostawia do życzenia forma Filipa Lewandowskiego, który kilka razy mógł lepiej się zachować pod bramką i bardziej wpisać się na listę strzelców. Do przerwy 2-0, Gumiński, Fiedorowicz, po przerwie 3 gole, Lewandowski, Kabziński, Pilch. Tak jak trener tutaj powiedział, zawodnik meczu Michał Fiedorowicz. Co, to chyba jego najlepszy mecz od dłuższego czasu tutaj w Olimpiku, tak, nie? Tak. Często Filip wchodził w grę, w mecz dopiero w drugiej połowie. Dzisiaj od samego początku bardzo, bardzo fajne, mocne tempo narzucili z Krzyśkiem Gumińskim, także i te dwie bramki w zasadzie jakby takim uwieńczeniem było tej ich dobrej gry w tej pierwszej połowie, a Michał podtrzymał tą grę do samego końca, został na boisku przez 70 minut i uważam, że dzisiaj taki wariant ultraofensywny, 3-4-3, wysoko łapaliśmy przeciwnika. Co, to zdało egzamin? Myślę, że tak. Mówię, troszeczkę sił, na przykład w pierwszym meczu z Rostajami, trochę sił nam odebrało to przesuwanie, ta dyscyplina taktyczna, której chcieliśmy się trzymać. Stwierdziliśmy, że z zespołami, ja uważam, że zespoły Rostajów w Bałtyku są to słabsze od nas zespoły. Uważam, że trzeba było podejść wyżej, zaatakować szybciej i to dzisiaj zdało egzamin. Próbowaliśmy szybkiego ataku, pressingu na połowie przeciwnika i to zdało egzamin. Wiadomo, gra była troszeczkę bardziej otwarta, drużyna Bałtyku próbowała kontrować, ale nie było aż takiego dużego zagrożenia, więc uważam, że jak najbardziej skutek przyniosło to wyższe i szybsze zagranie. Trzecia kolejka na wiosnę będzie trudną kolejką. Jedziemy do Gniewina ze Stolemem Gniewino. Tutaj jesienią było 1-1. To co, ciężkie zawody, tak? 2 kwietnia. Na pewno tak. Tu mecz jesienią na Politechnice był bardzo wyrównany. Wpadły dwie w zasadzie takie przypadkowe, można powiedzieć, bramki w jedną i w drugą stronę, ale mecz ogólnie chyba też był na remis. Tak, teraz nas czeka tak jakby weekendowa przerwa, ale my nie będziemy odpoczywać. Jutro, pojutrze trenujemy. We wtorek czeka nas mecz kontrolny z zespołem Santosu 2002, także nie robimy niejako przerwy, oprócz tych takich 2 dni, czyli soboty i niedzieli, i od wtorku już sparingiem zaczynamy się przygotowywać do sobotniego meczu, który zagramy w Gniewinie. Dziękuję, trenerze. Wesołych świąt i dziękuję do usłyszenia po meczu w Gnie. Ja też życzę wszystkim słuchaczom wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Do widzenia, powodzenia.